Kraj, religie, nowy targ, tradycje, szlak trafił, czyli kto boi się kościoła. W Nowym Targu, jak w wielu innych, większych i mniejszych metropoliach Polski rozpoczął się czas kolędowania. Tradycje łamią nawet ci, którzy mają moralny obowiązek stać na jej straży. Przy trzaskającym mrozie, na scenie ustawionej na okoliczność pierwszych w historii miasta, bożonarodzeniowych targów, śpiewają w Nowym Targu mali i całkiem dojrzali. Śpiewają kolędy, chociaż czas kolędowania jest przypisany godom, a nie czasowi oczekiwania. Przynajmniej trzech proboszczów z pobliskich parafii, którzy czynnie uczestniczą w wydarzeniach miasta na okoliczność łamania tradycji Bożonarodzeniowej, nagle straciło słuch, posłuch i mowę. Na Nowotarskim Rynku kolędy wyśpiewywane są pod egidą targów Bożonarodzeniowych, które po raz pierwszy odbywają się w mieście. Organizatorzy właśnie kolędę uznali za najlepszy element marketingowy całego przedsięwzięcia. To też śpiewają dzieci ze szkół i słuchacze Uniwersytetu Trzeciego wieku, by przyciągnąć handlowcą klienta. Śpiewają z zaangażowaniem i oddaniem, bo nawet trzaskający mróz nie zraża kolędników, którzy według wiekowej tradycji rozpoczęli właśnie jeden wielki bożonarodzeniowy falstart. Tradycję szlak trafił ponoć już dawno. Nikt na to nie zwraca uwagi, bo ważniejsza od pradawnych zwyków jest handlowa koniunktura. Popyt i podaż kształtują ponoć świadomość każdego handlowca. Tradycja o tyle, o ile przekłada się na korzyści materialne. W obliczu świąt Bożego Narodzenia są one wcale niemałe. Obliczono, że każdy Polak na święta Bożego Narodzenia wydać musi około 300 zł, by celebrować godnie, chociaż bez rozpusty. Fakt, że za tą kwotę trzy dni balować na domówce się będzie, ale to i tak wcale niemały wydatek. Jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że do końca roku potem, jeszcze jakiś tydzień, a najważniejsza noc roku, też kosztować będzie i to wcale nie tak mało. Góral, jak się okazuje, jeszcze bardziej tradycyjnie niż cała tradycja, powiedział mi tak. Bo to widzicie, sodomici tu chodzą, co to nie wiedzą nic o zwykach. Pieją tero, że się narodzi, kie się nie narodziło i potem pani syć kokalekie. Sodomici nam to robią. Ani mi się na to bacyć nie chce. Ani tego suchą nie będę, a tego naszego burmistrza, faryzeusa kościelnego, to ca wychłostać, ze im zgodę na taką hece. Niestety, kiedy zapytałam górala, co w takim razie zamiast owego kolędowania by proponował, wzruszył ramionami i, jak to mówią w górach, pedział, jest czas, zeby cekać, to cekać ca. Trudno się zatem dziwić, że tłumów na świątecznych targach bożonarodzeniowych nie ma. Handlowcy uważają, że miasto w żaden sposób nie promuje imprezy, że szwankuje reklama i dlatego zainteresowanie jest takie niewielkie. Sami zaś poza rozłożeniem straganu ze świątecznymi wiktuałami raczej nie wychodzą, chociaż na płycie nowotarskiego rynku trwają już od Mikołaja. Tradycje świątecznych jarmarków w Małopolsce niczym nowym nie są. W Krakowie bożonarodzeniowe cuda przyciągają tysiące klientów, ale też i ów kiermasz ma swój klimat i charakter. Ten nowotarski niestety został utworzony bardziej na bazie zamysłu, a nie pomysłu. Wszyscy mają wrażenie, że ktoś zrobił go po macoszemu, żeby był, a nie zaistniał. Z pewnością oferta świątecznych targów bożonarodzeniowych przegrywa z tą, jaką na święta przygotowały sklepy wielkopowierzchniowe czy handlowcy czwartkowych i sobotnich tradycyjnych jarmarków nowotarskich, ale przy Przegrywa dlatego, że nie ma w tym żadnego pomysłu, a sama kolenda, która rozbrzmiewa wcześniej niż powinna, bardziej drażni niż przyciąga. mój serwis.blogspot.com